Dzień dobry kochani, witam was na moim kanale. Parę dni mnie nie było, no ale w zasadzie zdarzył się wielki dzień, można powiedzieć, ponieważ jest nowy członek stada ze mną. Jest tutaj koło mnie, zaraz wam go pokażę. Zresztą już go widzieliście na szorcie. Ale szczerze mówiąc, rośnie i rośnie, a będzie bardzo dużym psem, więc tak, to jest Tashi Dordzie Radocynka. Tashi Dordzie znaczy piorun szczęścia, piorun powodzenia, a Radocynka jest to hodowla, z której pochodzi. Pozdrawiam cię serdecznie, Aniu. Tashi? Chodź tutaj do mnie. Dobry piesek, kochany. No? Siad. Brawo. Zostań. Siad. Siad. Zostań. Dobry piesek. Chodź. Chodź. Już jest kilka dni ze mną. Już się chce bawić. Już jest taki fajny do zabawy. Do gryzienia. Nawet próbuje rączki czasami gryźć. Jak chce się gryźć, to gryzie wszystko, co jest wokoło. Jest przekochany. No a próbuje się, że tak powiem, zaadaptować. Przepraszam, do tego terenu. Poznaje powoli. Na razie jeszcze nie chodzi sam, nigdzie nie sprawdza kątów i takich rzeczy, bo na razie jest jak mój cień. Cały czas, gdzie ja idę, co robię, to mnie śledzi. Nawet jak przyjdziemy ze spaceru, jest padnięty, leży powiedzmy w przyczepie, bo ja jestem w przyczepie, więc on jest w przyczepie. Leży sobie padnięty, odpoczywa. Ja muszę iść po coś do garażu. Nie ma, że tak jak dziecko, wiesz, zostawisz w łóżeczku, sobie śpi, ty możesz sobie coś porobić. Nie, zrobisz dwa kroki, on jest już za tobą. Także jest bardzo zabawnie. Jest kochany, no. I uważam, że jest to idealny czas, żeby właśnie wziąć psa, gdzie jeszcze nie ma nic w zasadzie tutaj, gdzie on się może przystosować do tego terenu, bo w przyszłym roku, jak chcę mieć tutaj zwierzęta, to nie chciałbym mieć, szczerze mówiąc, szczeniaka, który będzie biegał i szalał za kurami i wszystkim. Chociaż to nie będzie dorosły pies, wiadomo, bo w przyszłym roku on będzie miał dopiero, jeśli mówimy o tym samym czasie za rok, no to będzie miał rok i 3 miesiące, czyli 15 miesięcy. No ale już to będzie na pewno odrośnięty pies. Miałem doświadczenie tutaj z Anią, tą właścicielką hodowli, która przyjechała tutaj do mnie chyba z 14 czy 15 miesięcznym psiakiem i ten pies był już przede wszystkim ogromny, ale był już taki spokojny, nie był taki wariat jak szczeniak, nie? Także coś tam działam, no. Mogę wam pokazać wspaniały żywopłot. Pamiętacie na pewno, że zacząłem robić żywopłot z wierzby. Chciałbym wam go teraz pokazać, jak pięknie się przyjął. Wczoraj usuwałem wszystkie. To jest mój piękny żywopłot. Generalnie chciałbym, jak widzicie, utrzymać, między tutaj powiązałem je razem, utrzymać taki poziom i żeby z tego odrastały. Tutaj usuwam wszystkie te odrosty, które odrastały. Tutaj teraz już nic nie widzicie, bo wczoraj to wyczyściłem. No ale tak jak są te, ten jeszcze jest na przykład za nisko, więc po prostu urywamy takich. Chcemy, żeby dopiero od tego poziomu rosły do góry, nie? Więc to jeszcze wszystko możemy poobrywać, co tutaj jest. No i generalnie nie jest idealnie zrobiony. No ale za pierwszym razem nic się nie robi idealnie. Tu jest nawet większy jeszcze miszmasz, ale najważniejsze, że się przyjął, to będzie rosło, będzie się pogrubiało i myślę, że za te kilka lat, jak ten płot się już rozpadnie, to już się wszystko fajnie ustabilizuje, pogrubi i no i przez to podejrzewam, że będą z czasem mniejsze dziury niż są w tym płocie, więc się nawet królik nie przeciśnie. A jak się przeciśnie, to jest tutaj mały fighter, który sprawi, że
odechce się innym zwierzakom tutaj przychodzić, nie? Tasi? Tasi? Co tam? W buzie? Mały? Jest kochany, jak widzicie. Przyszedłem kawałek tutaj w stronę tego płotu, on już jest tutaj przy mnie. Także on musi kontrolować. No, a dzisiaj robię znowu wypiek chlebka. Także jest to nowa metoda dla mnie, którą robię. Więcej czasu zabiera znacznie zrobienie tego chleba. Trzeba sobie cały albo ranek, albo popołudnie. Wariat poleciał. Zarezerwować, żeby zrobić. Co tam? A, jest rozkoszny. Uwielbiam tego psiaka, no ale chleb, jak widzieliście, ostatnio wychodzi znacznie lepszy, także zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z tego wypieku. Wierzę, że będzie taki sam jak ostatnio. Także no, to tyle, kochani. Taki mały update'ik tylko ode mnie. Może jeszcze wspomnę, że w tą sobotę prawdopodobnie zobaczę się z szefem z firmy, która ma robić prace ziemne i fundamentowe pod mój budynek gospodarczy, który będę stawiał w tym roku. Więc to jest w sumie z takich nowości. Instalacja fotowoltaiczna działa perfekcyjnie. Działa tak, jak powinno działać, po prostu jest idealnie, mam prąd pod dostatkiem. Wszystko działa fantastycznie. Muszę jeszcze zobaczyć, jak pięknie się czereśnia pobieliła, chociaż wszędzie u was też się pobieliły. Ale jestem zachwycony tym widokiem. Uważam, że wiosna to jest najpiękniejsza pora roku, kiedy właśnie po tej zimie takiej szarej, szaro-burej, drzewa szare, bo nie mają liści, nie mają kwiatów, wszystko się budzi do życia, to jest przepiękna pora. I tym miłym akcentem Stasikiem żegnamy was. Stasi, chodźcie pożegnać. Stasi. Co tam jesz, łobuzie mały? No, żegnam was, kochani, pięknym akcentem boskiego stworzenia, którym jest ten mastiff tybetański. Nie? Zobaczenia, kochani. Pa, pa.